Dzisiaj przyjrzymy się takiemu nietypowemu urządzeniu na kanale test.hpl, czyli ozonatorowi, generatorowi ozonu. A do czego on się nam przyda, to już Wam pokrótce tłumaczę. Każdy gadżeciarz prędzej czy później spotka się z problemem wydzielania zbyt dużej ilości ciepła przez jego gadżety, a szczególnie jeżeli będzie mieszkał w bloku na ostatnim piętrze, gdzie dodatkowo będzie mu w sezonie letnim sufit przygrzewał, no to już na pewno się z takim problemem spotka, a wiecie, co się z tym wiąże. Wiąże się z tym niestabilność pracy komputerów, wyłączanie się tych komputerów, no i w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję i zastosować jakiś element, który będzie nam pomagał w chłodzeniu pomieszczenia, w którym te gadżety się znajdują. Obojętnie, czy będzie to klimatyzacja, czy nawiew, czy klimatyzator stacjonarny, czy klimatyzator przenośny, w pewnym momencie pojawi się problem smrodliwy, problem śmierdzący, problem, że z tego urządzenia będzie do nas dobiegał jakiś nieprzyjemny zapach. Mamy to również w przypadku samochodów. W momencie rozpoczęcia sezonu te pierwsze uruchomienie klimatyzacji wiąże się z tym, że pojawia się w tym samochodzie nieprzyjemny zapach i temu możemy zapobiec za pomocą takiego generatora, wytwornicy ozonu, którą Wam pokażę. Nie chcę Wam mówić o konkretnym modelu, bo to w zasadzie chyba nie jest bardzo istotne. Chcę Wam powiedzieć ogólnie o urządzeniu i o metodzie, jaką możecie zastosować do tego, żeby swoje domowe urządzenia chłodzące w jakiś sposób wysterylizować przed nadchodzącym coraz większymi krokami sezonem. Słuchajcie, oprócz zastosowań takich jak mówiłem, czyli odgrzybianie klimatyzacji, to również służy do sterylizacji pomieszczeń. Jest to takie urządzenie, które w zaciszu domowym możecie sobie wysterylizować pomieszczenie, czyli pozbywamy się wszystkich grzybów, roztoczy, wszystkich, nie wiem, muszek, pajączków. Całego robactwa za pośrednictwem tego urządzenia będziemy się pozbywać. One również w profesjonalne mają zastosowania w gabinetach lekarskich, w szatniach sportowych. Możemy również ozonować nasze ubrania sportowe, które po praniu bardzo szybko również wracają do tego nieprzyjemnego zapachu. Po zastosowaniu takiego ozonatora będziemy mieli w zasadzie tak jak te ubrania nowe ze sklepu. Będą one czystsze, będą pozbawione zupełnie jakichś tam śladów tych drobnoustrojów, które ten brzydki zapach produkują. Także to zastosowań jest sporo. Myślę, że jak wejdziecie do internetu i poszukacie ozonatora, generatora ozonu, to od razu tam znajdziecie tysiące różnych zastosowań. Możemy też również ozonować wodę. Na basenach też się z tym spotykamy, że są baseny ozonowane i chlorowane. Chlorowane są te, które śmierdzą, ozonowane są te, które nie śmierdzą i jest w nich na pewno czyściej. Słuchajcie, oprócz zastosowań, tak jak mówiłem, domowych, czyli jakieś garderoby, pomieszczenia, możemy sobie wyczyścić, jeżeli mamy alergię, również to nam się przyda. Możemy również tego samego urządzenia użyć w samochodzie. Generalnie taka wytwornica ozonu to jest nic innego jak wentylator, który tutaj widzicie, on zasysa powietrze, wypuszcza drugą stroną przez takie krateczki. Mamy tutaj odpowiedni zegar, który nam pozwoli na nastawienie czasu pracy tego urządzenia, włącznik i zasilanie. Ten generator generuje 7 gram ozonu na godzinę, także on jest dość wydajny do takich zastosowań domowych, jest aż, można by powiedzieć, nadto spokojnie by wystarczył taki 5-gramowy, ale ja akurat w dyspozycji mam taki, tak więc o takim Wam opowiem. Jak widzicie, obudowa jest wykonana z nierdzewki, z tego względu, że ozon bardzo mocno wpływa również na podwyższoną szybkość utleniania się elementów, czyli jeżeli byłby wykonany ze zwykłej blachy, to mógłby być problem, że ta blacha by nam zaczęła rdzewieć. Poza tym urządzenie musi być wykonane z blachy. Musimy pamiętać, że jak je podłączamy, żeby mieć uziemienie, z tego względu, że jest to urządzenie, które generuje wysokie napięcie. Ozon właśnie jest generowany tutaj za pośrednictwem takiej lampy wyładowczej, na której no, będziemy widzieć taką niebieską poświatę. Zresztą ozon jest koloru niebieskiego i to za pomocą wysokiego napięcia będzie nam ten ozon generowało. Często możecie po burzy czuć zapach ozonu w powietrzu, bo to jest właśnie ten ozon, który został wygenerowany przez łuk elektryczny błyskawicy. Również w momencie, kiedy mamy gdzieś tam dostęp do jakiejś chociażby wiertarki, gdzieś gdzie jest silnik szczotkowy, również tam się pojawia łuk i czujemy ten taki zapach ozonu. No jest on w zasadzie charakterystyczny i myślę, że każdy, kto go kiedykolwiek poczuł, to bez problemu go rozpozna. Co to jest ten ozon? Ozon to jest tak naprawdę alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek, czyli mamy
3 atomy tlenu. Normalny tlen to jest O2, a tu mamy O3, czyli 3 atomy tlenu. I to jest też fajne w tym ozonie, że on dość szybko ulega rozkładowi na tlen, czyli w zasadzie połowiczny rozpad następuje, jeżeli dobrze pamiętam, to po 3 godzinach. Słuchajcie, nie jestem chemikiem, nie chcę tu się tutaj wymądrzać, to są informacje, które jeszcze pamiętam ze szkoły podstawowej. No i oczywiście zajrzałem do Wikipedii, żeby tutaj się kompletnie nie zbłaźnić, jeżeli bym jakieś pierdoły Wam tu zaczął opowiadać. Słuchajcie, ten ozon jest 50 razy skuteczniejszy i 3000 razy szybszy niż chlor, także jest to bardzo fajne. Przede wszystkim nie śmierdzi i nie pozostawia skażenia, tak jak chlor. Tutaj generalnie jak wygląda taki proces ozonowania? Wstawiamy to do pokoju, jeżeli mamy tam klimatyzator, to włączamy ten klimatyzator, wyciągamy z niego filtry, te filtry sobie myjemy, czy wymieniamy na nowe. Bez filtru uruchamiamy taki klimatyzator. Ozonator stawiamy możliwie wysoko, ponieważ ozon jest cięższy od powietrza i będzie nam opadał na podłogę, tak więc wstawiamy go do takiego pokoju, w zależności od powierzchni ustawiamy sobie zegar. Słuchajcie, ja zazwyczaj ustawiam 20 minut, niezależnie od powierzchni, tak na 30 to mi się nie zdarzało. Ustawiamy na 20 minut zegar, włączamy urządzenie, ono przez 20 minut pracuje, generuje ten ozon, następnie się samoczynnie wyłącza, przez 3 godziny zostawiam takie pomieszczenie jeszcze zamknięte, gdzie ten ozon ma szansę popracować nad tym wszystkim, odkazić, wyeliminować te wszystkie zarazki, drobne ustroje, potem przez kolejne 3 godziny takie pomieszczenie wietrze i w zasadzie jest po problemie, mamy czysto, łatwo i sterylnie, nie mamy żadnego zapachu, nic nam nie zostaje, tak więc generalnie Wam bardzo, bardzo, bardzo takie urządzenie polecam. Teraz one nie są bardzo drogie, bo za kilkaset złotych można coś takiego kupić, a zastosowanie jest całe mnóstwo, bo i garderobę możecie sobie, szafę z ubraniami wyozonować, pranie możecie sobie ozonować, chociażby, tak jak mówię, urządzenia elektroniczne, komputery, gdzie ciężko jest dotrzeć gdzieś tam do tych radiatorów, jak nie macie kompresora, też możecie tym odkazić, co prawda raz na jakiś czas należy wyczyścić te filtry antykurzowe, bo ten kurz generalnie nam oblepia te wszystkie radiatory i powoduje to, że to ciepło jest gorzej oddawane, ale tak czy siak do odkażenia polecam Wam zastosowanie właśnie czegoś takiego. Jeżeli macie jakieś inne sposoby, jeśli chodzi o domowe odkażanie właśnie tych naszych urządzeń chłodzących, to zachęcam do komentowania. Jeżeli stosujecie również taki ozonator w jakichś innych polach, jakichś innych dziedzinach życia codziennego, to również napiszcie. Chętnie poczytam, do czego jeszcze to urządzenie zastosować można.